Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m² oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Dzień dobry, Anna Królak. Dziś mamy 12 dzień marca. Imieniny obchodzą Alojzy i Grzegorz. Zapraszam Państwa na wiadomości dnia. W sobotę 10 marca pracownicy Urzędu Skarbowego w Kutnie pomagali mieszkańcom w rozliczaniu i wypełnianiu zeznań podatkowych. W sobotę 10 marca w Urzędzie Skarbowym w Kutnie zorganizowany został dzień otwarty. Pełniący dyżur pracownicy urzędu służyli pomocą i informacją w zakresie rozliczania i wypełniania zeznań podatkowych za 2017 rok. Zainteresowanie w tym roku jest bardzo duże. W ciągu pierwszej godziny urzędowania, otwarcia urzędu odwiedziło nas prawie 120 osób, czyli porównywalnie z rokiem poprzednim było to w ciągu 4 godzin urzędowania 140 osób, także zainteresowanie jest bardzo duże. W sobotę urząd odwiedziło 196 interesantów. Przeważająca część petentów to osoby pochodzenia zagranicznego, które po raz pierwszy musiały wypełnić zeznanie podatkowe. Jestem osobą, która pierwszy raz się rozliczała, która nie potrafi się rozliczać. Także tutaj taka konsultacja z osobą doświadczoną jak najbardziej mi pomogła. Wytłumaczyła niektóre kwestie wątpliwe, także jak najbardziej. Potrzebny. Pomaga, ludzi jest dużo, ludziom to jest potrzebne. Kolejny dzień otwarty w Kutnowskim Urzędzie Skarbowym zorganizowany zostanie za rok. Anna Królak, wiadomości dnia.
Można powiedzieć, że sobotni wieczór przebiegał pod hasłem kobiecej sztuki. Najpierw Maria Jędrzejczyk pozwoliła nacieszyć oczy swoimi obrazami, następnie Dorota Osińska uraczyła nasze uszy swoimi najnowszymi piosenkami. Sobotni wieczór w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie był prawdziwą ucztą dla osób, które lubują się w szeroko pojętej sztuce. Jako przystawkę mogliśmy podziwiać obrazy Marii Jędrzejczyk, absolwentki Wydziału Architektury Wnętrz i Projektowania Plastycznego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W tych pracach sięgam do średniowiecza i potem do epoki renesansu. To, co pokazuje, to jest w tle Gdańsk, tu chodzi o Gdańsk, ale te postacie, które tutaj przywołuję do życia, równie dobrze mogłyby funkcjonować, istnieć w Kutnie albo w okolicach. A w ogóle tak nawiasem mówiąc, to jestem dzisiaj pierwszy raz w Kutnie, pierwszy raz w życiu i jestem pod wrażeniem, bo Kutno jest bardzo, bardzo przyjemnym, bardzo sympatycznym miastem, takim kameralnym, gdzie człowiek się może dobrze czuć, może czuć się komfortowo wręcz, nie ma tego pośpiechu, nie ma tych tłumów, które takiego ścisku i korków, jakie są w innych miastach wielkich, nawet niedaleko stąd. Sztuka z obrazów jest ponadczasowa i ponadnarodowa. I dzięki temu, że mamy takie zjawisko jak sztuka obrazu czy sztuka dźwięku, to dzięki temu możemy się porozumieć, niezależnie od języka, który się zmieni, albo innego języka, którym ktoś inny się posługuje. Także no, zachęcam do uprawiania sztuki pisanej, a jeszcze bardziej do sztuki obrazu. Daniem głównym był koncert Doroty Osińskiej, aktorki związanej z Teatrem Rampa w Warszawie oraz autorki takich płyt jak Kamyk Zielony, Idę czy Teraz. Z reakcji publiczności kolację można uznać za udaną. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak. Studia licencjackie, magisterskie, a nawet doktoranckie. Niepełnosprawny może otrzymać dofinansowanie do podnoszenia wykształcenia. Najpierw jednak trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zachęcamy niepełnosprawnych, by składali wnioski w ramach aktywnego samorządu w module drugim. Program obejmuje dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Przede wszystkim studia, ale również dofinansowanie do komputera oraz do aparatów słuchowych. Czyli taki kompleksowa usługa to była? Zgadza się. A jakie to studia? Logistyka tutaj w Kutnie na WSGK. Już jestem na trzecim roku studiów administracja publiczna w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. No i właśnie dzięki temu programowi mogę się realizować, mogę dostać lepszą pracę, no i spełniać się. Jak zawsze informacje uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Tam też osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski. Zachęcam tych, którzy są niepełnosprawni, a mają urlopy i chcą uzyskać jak najwyższe wykształcenie. Zachęcam tutaj pracownicy wytłumaczą, pomogą, wyjaśnią, a dalej. No to wiadomo, jak w tym roku się nie uda, to przechodzi projekt na następny rok, więc korzystać póki można. Można uzyskać dofinansowanie do szkoły policealnej, kolegium, studiów licencjackich czy magisterskich, a także doktoranckich. A czy w tym roku też pani będzie składać? To znaczy mam jeszcze pewne plany, żeby iść jeszcze dalej, czyli zrobić stopień magistra, no ale to wszystko będzie zależało od dofinansowania właśnie. Radosław Wąs, Wiadomości Dnia. W piątek 9 marca rozpoczął się cykl spotkań dla kobiet pod tytułem Damski punkt widzenia. W piątek 9 marca w hotelu Rondo rozpoczął się cykl spotkań dla kobiet pod wspólnym tytułem Damski punkt widzenia. Spotkanie o kobiecości nie tylko w Dniu Kobiet poprowadziła Mariola Grodnicka, menadżer zawodowo związana z branżą doradczą, a obecnie także telewizyjną. Podczas spotkania przedstawicielki płci pięknej rozmawiały o tym, jak kobiety definiują kobiecość, jakie przekonania na jej temat przenoszą z dzieciństwa oraz jak wpływają one na dorosłe życie. Dyskusja cieszyła się dużym zainteresowaniem kobiet. Gośćmi Marioli Grodnickiej były Magdalena Pilarska,
Anna Tymolewska i Alicja Rogińska. Myślę, że idea jest genialna, dlatego że potrzebujemy dowiedzieć się o sobie trochę więcej niż wynosimy tylko z domu. Ja zajmuję się akurat duszą, więc tym, co tam w środeczku jest i w jaki sposób ta kobiecość tworzy się i jaką rolę odgrywa w naszym życiu. Bardzo się ucieszyłam, słysząc informację, że to będzie z okazji Dnia Kobiet. Kobiecość, tak. My jesteśmy filarem tej ziemi. To od nas zależy wszystko, co na tym świecie się dzieje. I dlatego świadomość, uświadomienie wszystkich kobiet, jak mają o siebie dbać, jak dbać o swoją rodzinę, jest myślę zasadnym i to jest bardzo dobra idea. Definicja kobiecości to jest przeogrom naprawdę i wiedzy i dla każdego znaczy zupełnie coś innego. Każda kobieta widzi to w zupełnie inny sposób i nie ma się zresztą czemu dziwić. Mężczyzna również. Także temat naprawdę bardzo szeroki, ale myślę, że bardzo też bardzo, bardzo potrzebny. Spotkania organizowane będą regularnie. Dla Wiadomości Dnia Anna Królak. Członkowie Stowarzyszenia Teen Challenge spotkali się już po raz kolejny. Tym razem w szkole podstawowej numer 9. Każdy z nas mierzy się w życiu z różnymi problemami. Chrześcijańska misja społeczna Teen Challenge wspiera osoby zagubione w powrocie na główną drogę. Byliśmy z kamerą na pierwszym spotkaniu w nowym miejscu, w szkole podstawowej numer 9 w Kutnie. Poznaliśmy tam bliżej historię osób, które dzięki stowarzyszeniu wyszły na prostą. Praktycznie nie było naszego życia, nie było małżeństwa, wszystko rozwalone, alkohol zniewolił całe nasze życie, mąż był uzależniony. Właściwie całe życie jego i wszystko, co się kręciło, to kręciło się wokół alkoholu. A teraz, kiedy Bóg jest z nami, kiedy trafiliśmy na grupę wsparcia, kiedy dostaliśmy pomoc tutaj, kiedy wszystko się zmieniło. Wszystko, Bóg jest tak cudowny i tak zmienia, że nasze serca się przede wszystkim zmieniły, że możemy pomagać innym, że możemy się udzielać, że nie są nam obojętni ludzie, którzy potrzebują pomocy, tak jak kiedyś my potrzebowaliśmy. Już prawie od 4 lat jestem osobą trzeźwą. Nigdy nie miałem nawrotów do alkoholu, co najważniejsze. Jezus jest tak dla nas łaskawy, dla nas wszystkich, nie tylko dla mnie, że szczera modlitwa przed Nim, wyznanie grzechu może sprawić cuda, naprawdę cuda. I do dnia dzisiejszego Jezus jest w moim sercu, jest w naszym życiu, tak jak ona wspomniała. Pomagamy ludziom, teraz dzięki przychylności miasta Kutno otrzymaliśmy nowy lokal. Jedną z takich osób jest też pan Bogdan. Byłem alkoholikiem, bardzo, bardzo potężnym alkoholikiem. Rozwaliłem 8 prac, moje małżeństwo i 7 lat temu doprowadziłem do rozwodu. Robiłem różne rzeczy, żeby zaprzestać alkoholu pić, ale nie dałem rady. Po dołączeniu do stowarzyszenia i jak sam mówi, po oddaniu swojego życia Jezusowi, jego sytuacja diametralnie się zmieniła. Ja tego nie wytłumaczę, ale Bóg żyje, Bóg to wszystko chce dla każdego, który potrzebuje. Moje życie teraz jest cudowne. Na jakich spotkaniach jestem? Na każdych spotkaniach, które są w Kutnie, które są w Wiśle, staram się też być, no oczywiście, bo pracuję. Mam pracę, mam samochód, mam dobre życie, całkiem dobrą pensję. A byłem jeszcze 3 lata temu bankrutem życiowym. Także dzięki Ci, Panie, chwalę Cię, uwielbiam. Amen. Dla Wiadomości Dnia Paweł Albiniak. Były powiatowe targi pracy, a teraz przyszedł czas na targi akademickie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wybierają się na studia wyższe. W roli wystawców przedstawiciele i studenci szkół wyższych, w roli kupujących uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Zamieszanie nie ustępowało prawdziwym targom, choć te były akademickie i edukacyjne. Chcieliśmy w jednym miejscu, w jednym czasie skupić kilka uczelni, które mogłyby mieszkańcom naszego powiatu zainteresowanym dalszą edukacją przedstawić swoją ofertę. Jest okazja porozmawiać z pracownikami tych uczelni, tak? Zobaczyć podoficerów, zobaczyć marynarzy z tej szkoły morskiej. Wiele innych uczelni mają sporo do pokazania ze swoich prac i myślę, że to jest lepsze niż przyglądanie się poradnikom, na jakie studia należy pójść. Jak i wystawcy, jak i młodzież tutaj pokazała, że zainteresowanie ich jest duże i chęć uczestnictwa w takiej formule. Także przedstawiciele szkół wyższych pokazali zainteresowanie targami, zachęcali jak mogli. Mamy w swojej ofercie na przykład Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE. Dużo kierunków jest, mamy kierunki w języku angielskim, w języku francuskim także. Poza tym ostatnio została otwarta Zatoka Sportu, Centrum Sportowo-Dydaktyczne. Zapytałbym Ciebie, czy wybierasz studia wojskowe, czy studia cywilne? Gdybym padły te wojskowe. Gdy padły wojskowe, przede wszystkim przekonałbym Ciebie tym, że
masz pewne zatrudnienie, zostajesz oficerem marynarki wojennej po ukończeniu naszych studiów, masz przez 5 lat studiów, otrzymujesz żołd, masz akademik, wyżywienie. Kurczę, czego chcieć więcej? U nas uczą praktycy. To nie są tylko wykładowcy, którzy są teoretykami, ale są to na przykład policjanci, strażnicy miejscy, czy też osoby, które pracują w wojsku. Nie skupiamy się tylko na samej teorii, że nie kujemy samej teorii, tylko również i praktyka, że mamy dostęp do takich rzeczy. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką uczelnię wybiorą, mieli okazję sprawdzić możliwe wybory, a ci, którzy już są zdecydowani, mogli utwierdzić się w decyzji. Po prostu szukam jakiejś uczelni dla siebie, co bym chciała dalej robić w przyszłości, żeby pomogli mi wybrać jakąś uczelnię. Jestem ciekawa kierunków przyrodniczych i medycznych, ale głównie na Uniwersytecie Łódzkim. Znalazłem się na tych targach, żeby znaleźć odpowiednie miejsce dla siebie, gdzie mógłbym studiować w przyszłości. I coś jest na oku? Znaczy, ja już od dłuższego czasu rozglądam się za miastem Poznań, a docelowo mam zamiar iść na Politechnikę Poznańską. Kierunek inny ich zainteresował, w innej uczelni, bo tam trochę inaczej jest to zrobione, lepiej albo gorzej, albo bliżej. I te targi pozwalają wtedy tak bardziej celowo trafić w tą decyzję. Szeroki wybór i bogata oferta edukacyjna, ale warto pamiętać, że ci, którzy zdecydują się wybrać konkretną uczelnię, muszą to zrobić w pełni świadomie i odpowiedzialnie. Od tego zależy nie tylko przyszła ich praca i wynagrodzenie, ale także rozwój naszej, także tej lokalnej gospodarki. Wiadomości dnia, Radosław Wąs. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Łódzkim wszczęła drugie postępowanie dyscyplinarne przeciwko Januszowi Pawlakowi, zawieszonemu dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie. Tym razem postępowanie odbywa się w związku z obwinieniem o uchybienie godności zawodu nauczyciela i wykonywaniem czynności służbowych pomimo zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły. Termin rozprawy został wyznaczony na 15 maja. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Kolejne wydanie Wiadomości Dnia jutro o tej samej porze. Teraz zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia. W nocy zachmurzenie umiarkowane w całym regionie. Temperatura 5 stopni w Kutnie, 8 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 981 hektopaskali. W dzień zachmurzenie duże z przelotnymi opadami. Temperatura 12 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 987 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, temperatura 5 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 990 hektopaskali.